Dobra, słuchajcie, jestem trochę bliżej. O, dość znacznie. O, jest chyba, o jest, ale wyostrzył. Spójrzcie, jakie dorodne gniazdo. A tu z wejścia pokażę, o. Ja tu byłem pewien, że ono będzie w słomie. A ono tak, to jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej niż jak w słomie, bo nie będzie zniszczone. No teraz nie ma co im tam niszczyć. Jeszcze jakby była stabilna, to jest takie... Nie jest stabilne, żeby wchodzić jeszcze z kombinezonem i w ogóle teraz bez kombinezonu jestem tak o... Tu z daleko ile? Z 8 metrów? 8 metrów. Mamy tam zajęte swoimi sprawami. Ej, ale teraz będzie widać, jak one tam chodzą. Wiatują w sensie. Ale super. Jakiś timelapse może? Ale to nic nie będzie widać znowu. Czekajcie, teraz zmienię moc latarki. Czy widać lepiej? No chyba lepiej widać. Tak coś mi się wydaje. Widać całość. Tam coś się gromadzą przy tym wyjściu. A kurczę, tu jest ciężki dostęp, bo ja tu na z tych balotach stoję. Ale ten, idą. Na statywie, no nie pokażę tu na statywie, bo to bez sensu wyciągać statyw jak... Muszę sobie skupić taki zwykły statyw też. Ten drewniany jest spoko, ale no nie wystarcza mi. Tak, dłuższym to bym tam pod gniazdo prawie, że pod tego, z 2 metry od gniazda, to by było wszystko widać. A GoPro, no nie zrobię nic z GoPro, bo GoPro ma z sobą matrycę. Musiało być więcej światła. Ale widać jak chodzą, później jeszcze przyzumuję. No widać, tylko że tutaj na kamerze widać lepiej, bo to ma 5-krotny zoom. To... do tego. To jest znaczne przybliżenie, a ja tutaj jak oczami to taką kulkę tylko widzę. A tu widać na aparacie normalnie ten, ale widać, że jedna lata. Tam do światła poleciała, tam gdzieś o. O świata taka o. Takie pełno pajęczyn. Tego. No. Takie coś. I to są germanki. Są germanki. O, teraz światło ten, słońce przyświeciło, to trochę jaśniej jest. O, teraz widać, ładnie widać. Ej, przed chwilą padało. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale padało przed chwilą. Cały dzień padało, a teraz słońce wyszło tak mocno. A ja tu się teraz grzeję. No, czyli to nie jest jakieś wielkie gniazdo. Chociaż nie widzę, jakie są te belki. Chociaż te belki nie są jakieś najcieńsze jakieś. Kurczę. Tu też świnki są blisko mnie, to trochę może słychać je. Więc z tego. Więc trochę mogą być takie odgłosy dziwne, jakby co. No. Tu na takiej belce jakby to wspornikowej, nie wspornikowej. Takiej poziomej, nie wiem jak ona się nazywa ta belka. Bo wspornik to będzie ta do góry, o. Tam jest zastrzał. Ale to nie wiem jak się nazywa ta belka. No, łabostrość, łab. Jest super. Później przyzumuję tak dość mocno, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale widzę już, że dość mocno jest zaszumione, bo to ciemno jest.